Witam, zapraszam na prezentację produktu marki Metabo, szlifierka oscylacyjna model SXE3125. Szlifierka prezentuje się dość zgrabnie i taka też jest, bo waży 1,5 kg. Posiada silnik o mocy 310 W. Z zewnętrznych dodatków to jeszcze przewód długości 4 m, worek na zbiór pyłu. Górna część obudowy została wykonana z plastiku oraz gumowych wstawek w miejscach chwytu, czyli tutaj oraz tutaj. Dolna osłona natomiast jest z aluminium, co pozwala maszynie lepiej oddawać ciepło oraz zapewnia stabilizację, że gdzieś nam się to nie będzie odkształcało przy mocnym dociskaniu. Patrząc od spodu, znajduje się tutaj 16 otworów o średnicy 10 mm. Wiadomo, istnieją różne tarcze, ta na przykład ma tylko 8 otworów. Dopasowanie jakiejkolwiek tarczy o średnicy 125 mm na pewno nie będzie stanowiło problemu. Opróżnianie worka pyłu odbywa się według mnie w rewelacyjny sposób. Nie trzeba nawet worka odpinać od sprzętu. Wystarczy zsunąć ten plastikowy uchwyt, rozszerzyć worek, pojawia się nam otwór, przechylić i cała zawartość się wysypuje. Nie ma tutaj wewnątrz żadnych komór, zastawek, przekładni. Pył zbiera się w jednym, że tak powiem, pomieszczeniu, tak więc wypróżnienie tego jest bardzo komfortowe. Po wypróżnieniu worka łapiemy jego koniec, lekko ściskamy. Tutaj szycie oraz uchwyt są wyprofilowane, jak widać, coś w stylu jaskółczego ogona. Nasuwamy. Przechodząc od słów do czynów, zabiorę się teraz za prezentację czyszczenia tą szlifierką. I tak się zastanawiałem, jak to pokazać w sumie, bo większość procesów czyszczenia polega na odczuciu ręką powierzchni materiału, czy tam te włoski jeszcze stoją, czy nie. No i tak jodła, dołąb, sosna, modrzew, drabina, jesion. Jesion ze znakiem zapytania. Przygotowałem to sobie. Tak jak powiedziałem, większość procesów szlifowania polega na odczuciu dotykiem. I w sposób optyczny postaram się pokazać, jak odbywa się proces czyszczenia. Zabejcowałem deskę bejcą nitro, jest to ciemny brąz. Spojrzeć na rękach od góry, nie ma nic z pyłu, na desce również. A teraz zobaczmy, ile pyłu wzbiłoby się w powietrze, gdybym robił to bez worka. No, nie będę bardzo tutaj trzepał, żeby to się nie rozleciało. No ale dość pokaźna kubka pyłu, drewna i bejcy nitro. Tak więc jeszcze raz, szlifierka oscylacyjna Metabo model SXE3125. Worek tekstylny sprawdza się idealnie. To szybkie opróżnianie go jest rewelacyjne. Lekka waga 1,5 kg i obroty sięgające do 12 000 na minutę. No,
założyć papier gradacji 60-40 i czyszczenie drewna będzie szło naprawdę rewelacyjnie. Dziękuję za obejrzenie. Do zobaczenia niebawem.